co, hokus pokus czaromary, wyprodukowałam sobie, znaczy dla was, moich nielicznych widzów, bukiecik różowy z mojego ogródka. Ale tak poza tym mój ogród jest w tym roku tak porażkowy z powodu tej beznadziejnych sytuacji pogodowych, że nawet nie wiem co mówić. Ale nie będę zajmowała się kwiatami, bo mamy co? Omawiać. Zaraz się robię jeszcze różne próby z moim statywem. Dobra, niech tak będzie. Omawiać książeczki. I przy tym pięknym różowym bukieciku. Pokażę go ładnie, bo jest naprawdę piękny. Co mogę wam pokazać? No nic, zostawmy to. Będę omawiać teraz takie znowu czytadełka, ale nie z tej najniższej półki, tylko z takiej powiedzmy, no już takie typowe, po angielsku to się nazywa chiclet, albo też jest taka chyba nazwa różowe okładki, bo one często mają takie pastelowe, wiecie, tam szpilki. To są takie typu diabeł ubiera się u Prady, szminka w wielkim mieście. Do tego jest od groma. I tutaj mamy Beth O'Leary. Dwie książki jej przeczytałam. Jedną jestem w trakcie, ale już spokojnie mogę ją omawiać. I ta pierwsza miała tytuł Współlokatorzy, a teraz ta druga ma tytuł, już wam mówię, Zamiana. I ludzie, hello, znowu, są ten sam schemat. Schemat jej z kolei jest taki, że jakby tak przenosi ludzi albo łączy ludzi w taki przypadkowy sposób związany z zamianą mieszkań. Więc zaraz się przypomina film Holiday. Pewnie napisany na podstawie jakiejś książki, jak znam życie. I tu właśnie moja refleksja o tego typu literaturze. One są tak od razu pisane, i jakby miała być, co? Jakby to miało być od razu zekranizowane na właśnie taką, na co? Na, no i trochę, jakie to są historyjki? Ta pierwsza, Współlokatorzy, no jak to w ciklicie, traci pracę, traci mieszkanie, traci faceta, o tak dalej. I wynajmuje mieszkanie w ten sposób, że z człowiekiem, który pracuje jakieś nocne zmiany, ona w tym samym mieszkaniu mieszka w dzień. Tak, rano wychodzi, a on wraca rano i się mijają, no ale potem nawiązują kontakt ze sobą poprzez samoprzylepne karteczki i tak dalej, tak się rozwija, wiadomo jak się kończy. W międzyczasie facet przemocowiec, o jakieś takie dziwne różne sytuacje, no to taka już gorsza półeczka, a ta, którą czytam teraz, jest trochę lepsza. I taka ciekawsza, na co się spodobała, w tym względzie, że jest wnuczka i babcia i zamieniają się. Wnuczka z Londynu przyjeżdża do babci na wieś, a babcia jedzie do Londynu, bo babcia chce spotkać faceta, a w jej okolicy nie ma. A ona też wiadomo, że tam kogoś spotka i tak dalej. No i to oceniam na trójkę. To jest dobrze napisane. Ale już naprawdę przy tym, przy tych książkach ja chciałam to zgłębić. O co to chodzi? Że ktoś pisze wszystkie książki jakby w tym samym schemacie, nie? Bardzo to ciekawe. Bardzo. Zgłębiające. Po prostu tak jest prościej, tak? Raz się napisze i to łapie i potem tylko w ten schemat sobie pakuje różne inne. No ale jeszcze tak, żeby powiedzieć, to jeszcze jest na takim wyższym poziomie, bo nie ma takiego pewnego typu opisów, które omówię przy kolejnych, przy kolejnych czytadłach.